Siemanko, siemanko widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ja właśnie lecę do fryzjera zgolić paczangę i tak przejeżdżam i zauważyłem, że tutaj jakiś slot stateczków i mega impreza jest. Rzućcie sobie sami okiem, co tutaj się dzisiaj dzieje. Fajna pogoda i taki zlot takich starszych statków, bym powiedział, nie? Zobaczcie sami. No, mega impreza dzisiaj tutaj. Także widzicie, w taki sposób wypoczywają Holendrzy, jak jest fajna pogoda. No wiadomo, wszędzie dookoła woda, więc muszą korzystać. Dobra, lecę na miasto. Ziomek dzwoni, mówi do mnie z Pinki: będziesz na mieście, kup mi bledki i filterki do holenderskich papierosów. Za takie filterki do gibonów, filterki i bledki zapłacimy 2 euro. Net. Net. To jest auto. I daarna zegt van jouw creditcard. Aan de telefoon. Hadden ze gebeld. Dan zeggen ze, hadden ze ook creditcard gebruikt. Ale piękna maszyna. Zobaczcie, jaki kuferek, jaka dupcia, jaki tyłeczek. Jaka klasa. Przykładowy. Przykładowy, bo ja pokazuję przykłady. Blok mieszkalny, spółdzielczy. Tutaj są mieszkania ze spółdzielni mieszkaniowej. Przeważnie takie mieszkania są podzielone na dwa pokoje salon, czyli dwie sypialnie i salon. Lub jedna sypialnia i salon. Ja kiedyś mieszkałem w takim podobnym bloku, tylko o wiele mniejszym. To tam było 70 metrów kwadratowych. Miałem dwie sypialnie. Jedna mała 8 metrów kwadratowych. Druga większa 13 metrów kwadratowych. Salon, kuchnia. Kuchnia była bardzo duża. Łącznie mieszkanie miało 70 metrów kwadratowych. I to jest takie osiedle. Tutaj jest jeden blok, a tam dalej toczą się kolejne, nie? Także to jest przykładowy blok holenderski, mieszkalny. Tutaj kolejny blok, ale taki bardzo niski, bym powiedział. Słuchajcie, jeżdżę rowerem po Kampen, szukam sobie różnych miejscówek, no i znalazłem fajną miejscówkę, gdzie można sobie usiąść, pogadać. Spokój, cisza. Tam jest ten park, w którym wcześniej nagrywałem. Tutaj toczy się droga, tam jest taka wylotówka na Zwolę, a tutaj takie spokojne osiedle, bym powiedział. No i tutaj zaczniemy dzisiejszą rozmowę. Dobra, jestem, nadajemy, trochę się zgarbię, żeby było mnie idealnie widać. Z fryzjerem nie trafiłem, wszystko do 18, a dochodzi godzina 19, bo nagrywam to tak, dzisiejszego dnia. Jest sobota i no i słuchajcie, trochę roboty mam, bo tam stawiamy płot przy domu i wiecie, zanim zacznę, o co mi chodzi, bo chciałem się sobie z wami pogadać na fajny temat, to generalnie ludzie, którzy mieszkają w Holandii, potwierdzą to, co ja teraz powiem, że Holendrzy słyną z tego, że są ogólnie bardzo oszczędni, analizują każdego centa wydanego i tak dalej. I przez większość ludzi, na przykład Polaków czy inne narodowości, są odbierani jako takie typowe sknery. Jak Holender ma kanapkę w pracy, to wam mówię na fakcie, niech osoby, które oglądają vlogi z Holandii, napiszą w komentarzu, że to jest prawda. Jak Holender ma kanapkę w pracy, nie, to ma kromkę suchego chleba, na to plasterek żółtego sera i drugą kromkę suchego chleba. Jak ja mam kanapkę, to mam ser, szynkę, ogórek, jajko, jak mi się chce ugotować, nie? Jakąś paprykę, czasem ketchup, wiecie, dojebana prawdziwa kanapka, nie?
taka z jajem. Jeszcze ogórek kiszony, konkretna kanapeczka, aż mi się smak zrobił na taką kanapkę. No dobra. No i ogólnie Holendrzy to są tacy sknerzy, nie obrażając tej nacji. Oni po prostu, nie wiem, tak mają kulturowo. Nie wszyscy, ale większość jest uważanych tutaj za sknerów. Uważanych za po prostu takich ludzi, którzy tych pieniędzy, wiecie, nie wydają, oszczędzają. No po prostu sknera. Holender to sknera wśród takiej opinii obcokrajowca. Nie mówię tylko tutaj o Polakach. Ogólnie, czy zapytacie Turka, Marokańca, obojętnie kogo, powiem wam, że Holendrzy to są sknerzy i są cięci na tą kasę. No i słuchajcie, wymieniamy sobie płot koło domu. Wiecie, dom, szeregowiec. No jak jest dom, szeregowiec, no to macie jeden dom, dom, mieszkanie, no bo to jest blok, powiedzmy, trzy domy połączone i każdy ma swoje podwórko. Takie domki szeregowe, o, powiedzmy tak. No i w bloku są, powiedzmy, trzy takie domki szeregowe, mieszkania. I po środku idzie płot. No i ten płot trzeba wymienić, bo jest stary. I przeważnie i zazwyczaj i ogólnie wszędzie tak jest, że się ten płot wymienia, to się wymienia go na pół, no bo dzieli nas na pół. Tu jest moje mieszkanie, tu jest twoje, a po środku idzie płot. Płot jest stary, więc trzeba go wymienić. No to wymieniamy go razem. Płot wychodzi, powiedzmy, koszta 1000 euro, ty dajesz 500, ja 500, wymieniamy, robimy, płacimy i elegancko jest wymieniony. Ale w moim przypadku tak to nie działa, bo mój sąsiad przy końcu domu ma żywopłot. I on powiedział, że może się złożyć, ale tylko na 3 przęsła, bo dalej ma żywopłot i mu nie przeszkadza to, że ten płot za żywą płotem jest zgniły, stary, śmierdzący i mu to nie robi różnicy, on się dorzuci tylko na 3, koniec tematu, on więcej nie daje. Dobra, okej, spoko. Zrobię sobie sam, bez twojej pomocy. No i dobra, i słuchajcie, to są jaja po prostu. To jest kabaret, cyrk na kółkach. Jak można być taką osobą? Ja tego nie rozumiem. Może ze mną coś jest nie tak. Napiszcie w komentarzu. Kątowniki do mocowania płotu. W padce jest, powiedzmy, 10, nie? Na te jego przęsła, powiedzmy, pójdą 3 paczki i jest 30 kątowników. Ale po przeliczeniu wychodzi tak, że wyjdzie ich 26 i 4 zostaną. I on po prostu... 10 kątowników to jest koszt jakoś 3 albo 4 euro. I wyobraźcie sobie, że powiedzmy mamy za 30 kątowników, czyli powiedzmy 12 euro, bo mówi, że na jego przęsła wyjdzie tylko 26, nie? I on te 4 chce odliczyć. Czyli jak zapłacimy 12 euro, to trzeba podzielić na te 30 kątowników, policzyć ile wyjdzie za jednego i odliczyć mu tam powiedzmy, nie wiem, 50 czy 60 centów za te 4 kątowniki i on powiedział, że za to nie zapłaci, bo wyjdzie tylko tyle na jego 3 przęsła. No mi by do głowy nie przyszło, żeby kłócić się z kimś o jakieś 60-70 centów. To już nie chodzi o to, że to są Holendrzy, nie, ale to jest śmieszna sytuacja. Słuchajcie, nie wiem, no tak mówią, nie, że ludzie, którzy właśnie tak tych pieniędzy żałują, sępią, liczą każdy grosz, to te pieniądze całe życie mają i im nigdy nie braknie, a ludzie, którzy sobie darują, nigdy w życiu nie mają. I może ja przez to, przez całe życie tych pieniędzy nie mam jakichś większych, nie? Bo się nie liczę z każdym groszem, z każdym centem, ale mi by było głupio, jak się składamy na jakąś rzecz i tam wyjdzie, że jedno odpadnie, że będzie 50 centów taniej, to ja bym machnął ręką i powiedział, dajcie sobie spokój, nie? Gdzie mi tam będziesz 50 centów oddawał, czy 40? To nie chodzi o to, że ja nie mam szacunku do pieniędzy, czy coś. No ale kurczę, bądźmy poważni, nie? Czy to ani ja się nie wzbogacę przez 50 centów, ani ty nie zbiedniejesz. Tak chyba było to powiedzenie. No nie wiem, czy coś ze mną jest nie tak, czy z tymi ludźmi, ale mi by było po prostu głupio, nie? Upominać się o 50, o 60 centów. Ale to już jest taki, wiecie, gada się, że Polacy tam za granicą są pazerni. Ja też nieraz nagrałem odcinek, że to, tamto, ale Holendrzy to są naprawdę takie pazery. Wiecie, o co chodzi? To już nie chodzi o te 50 centów, ale to chodzi o sam fakt, nie? Jeżeli jesteśmy sąsiadami, no nie wiem, no mi by było głupio. Ale tak oni mają, że jak przychodzisz do nich, nie, to potrafią ci wyciągnąć ciastka z paczki i zdać z ręki po jednym każdemu. No nie wiem, nie wiem. Śmieszna sytuacja, mi się śmiać chciało, że
po prostu odliczył tam cztery kątowniki i powiedział, podzielił to przez te pieniądze, liczył i że to wyjdzie tyle i on za to nie zapłaci. To mi się przypomniała pewna sytuacja, jak kiedyś znajomi jechali do Amsterdamu, nie? I zebrali taką parkę, to byli, tylko że to byli Polacy, nie? To mówię, to nie ma znaczenia, Polak, Holender, ale ogólnie Holendrzy mają taką opinię, że są sknerami. I słuchajcie tego, jadą i wiecie, moi znajomi mieli, to była Audi A4, już nie pamiętam, taka starsza. Tam i słuchaj, i ten gościu wsiada do auta, co z nimi miał jechać do Amsterdamu z tą swoją dziewczyną i mówi, a jakie masz auto? On mówi, takie. On mówi, aha, a jaki silnik? A ten mój kumpel mówi, taki. A ten wszystko sobie liczył w głowie, nie? I mówi, a ile ci to pali? On mówi, tyle i tyle. Mija 5 minut, on mówi, ty słuchaj, bo ja sobie obliczyłem, nie? Ile twoje auto pali, to wszystko, nas jest czterech w aucie, to wyjdzie tam po 8 euro za osobę za benzynę. To masz tu 16 euro ode mnie, od mojej dziewczyny. Wiesz, nikt się go nie pytał o hajs, on sobie sam wyliczył i sam już mu dał. No przecież to kurwa przechodzi ludzkie pojęcie, ludzie, no. Przecież niektórzy to byś za euro, kurwa, no nie wiem, zajebali cię, nie? Sprzedaliby całą rodzinę i własną matkę, no przecież to jest śmiech na sali. To jest śmiech na sali, jak ludzie potrafią się skurwić dla paru groszy. To mnie przeraża, nie? To mnie przeraża. No, lepiej chyba już nie będzie, lepiej już było. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Oj Boże, co te pieniądze zrobiły z tymi ludźmi? Ja nie mówię, ja słuchajcie, ja nigdy nie żydziłem pieniędzy. Też dużo w życiu przetraciłem, ale nikomu nie wypominałem jakiegoś jednego euro czy dwóch euro, wiecie. Są ludzie, którzy własnym tam rodzinie, rodzicom żałują. Nie wiem, no to jest dla mnie chore po prostu, nie? Przecież ja wiem z przekonania, pieniądze w życiu raz są, raz ich nie ma. I wcale wam powiem tak, o, był taki okres w życiu, że miałem kasy mniej, był taki okres, że miałem tej kasy naprawdę więcej i naprawdę mogłem sobie na dużo pozwolić, ale wcale nie czułem się jakoś lepiej, jakoś pewniej. Cały czas czułem się tak samo, nie? Nie ma tu różnicy, nie wiem. Po prostu na pewno nie miałem w życiu większej kasy, nie? Mówię o takich normalnych pieniądzach, nie? Bo nie wiadomo, jakbym miał jakieś miliony. Ale jak miałem taką sytuację, wiecie, lepszą życiowo, a czasami miałem gorszą życiowo, jeżeli chodzi o finanse, to nie czułem jakiejś wielkiej różnicy, nie? Że w moim życiu wiele się zmieniło. Zawsze miałem tych samych kolegów, tych samych znajomych. Także co? Żyć po prostu trzeba i być w porządku, nie? A reszta jakoś się ułoży. Trzymajcie się do następnego odcinka.